Dzień dobry. Nazywam się Marcin Zieliński, jeżeli ktoś nie miał jeszcze okazji mnie poznać. Będę miał z Wami dwa wykłady. Dzisiejszy jest o takim bardziej wprowadzający, o tajemnicach bankowości, gdzie się zajmiemy takimi podstawowymi kwestiami, jak po pierwsze będę mówił o funkcjach banków, później przedstawię, jak wygląda proces kreacji pieniądza. I na koniec tak trochę o tym, jak wygląda współczesna bankowość z punktu widzenia banków komercyjnych. Jutro będzie wykład taki, druga część jakby o interwencji państwa w sferę pieniądza i bankowości, na którym będę mówił o tym, jak kolejne interwencje państwa doprowadziły do obecnej sytuacji i jakie zagrożenia się wiążą z obecną sytuacją. Więc tak, dwie podstawowe funkcje banków. Po pierwsze, banki mogą działać jako domy składowe, czyli idziemy do banku, składamy swój depozyt, bank ma go utrzymać i jeżeli będziemy chcieli go wypłacić, to nam oddać. No tutaj pełnią taką funkcję jak na przykład skrytki na dworcu, tak? Tylko, znaczy nie do końca tak jak skrytki na dworcu, o czym już będziemy mówili, ale bardzo podobnie, czy jak na przykład szatnia, na przykład w kinie. I po drugie, banki jako pośrednicy kredytowi, czyli te instytucje, które pożyczają od jednych i udzielają pożyczek innym. I z tego powodu i na tym zarabiają na marży między, na różnicy między stopą procentową otrzymanej pożyczki i stopą procentową z udzielonej pożyczki. Banki jako domy składowe i w systemie stuprocentowej rezerwy tutaj na razie. Dlaczego ludzie by korzystali z banków jako domów składowych? W ogóle banki jako domy składowe już powstały w starożytności, czy instytucje pełniące funkcje banków, na przykład w świątyniach w starożytnej Grecji. Niektórzy przechowywali swoje depozyty, zresztą te świątynie często też wykorzystywały te depozyty do bardziej niecnych celów, pożyczały je dalej, ale ci deponenci, ci, którzy deponowali pieniądze, robili to po to, żeby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z trzymaniem dużych sum przy sobie. No, na przykład chodzi o zabezpieczenie się przed kradzieżą i tym podobnymi rzeczami. Po drugie, tutaj jest problem taki, że w przypadku jak się duże ilości gotówki, tu jeszcze mamy w tej chwili, jesteśmy na etapie standardu złotych monet. Jakbyśmy chcieli duże ilości gotówki z sobą przewozić, to jest to ogólnie bardzo kosztowna rzecz. O wiele taniej można na przykład wyjść, wziąć ze sobą jakiś kwitów depozytowych z banku i zapłacenie tymi kwitami depozytowymi. Jeżeli odbiorca płatności chętnie przyjmie te kwity depozytowe, to takie rozwiązanie jest z pewnością tańsze i oczywiście bank musi się cieszyć odpowiednią renomą, ale jest z pewnością tańsze niż wożenie ze sobą bilonu. Związane z tym banki oferują usługi kasowe i rozliczeniowe, to się rozwinęły trochę później, zaczęły umożliwiać wystawianie czeków na swoje depozyty, czyli właśnie płacić stronom trzecim, które przyjmowały te czeki równie chętnie jak gotówkę i później mogły przyjść do banku i sobie zrealizować ten czek, albo nawet pójść do swojego banku, zrealizować w swoim banku, a później ich bank przyszedł do tego banku pierwszego, żeby ten czek zrealizować i rezerwy przenieść na rachunek swojego klienta. No w tej chwili jeszcze usługi kasowe na przykład się wiążą w obecnym systemie z tym, że można płacić na przykład kartą depozytową. I oczywiście bank działający jako dom składowy w systemie 100% rezerwy musiałby pobierać opłatę za przechowywanie środków pieniężnych i dodatkowe usługi. No w tej chwili na przykład płacimy za dodatkowe usługi, ale za przechowanie zazwyczaj nie płacimy, albo nawet czasami otrzymujemy wręcz od banku jakieś drobne odsetki za to, że złożymy w banku depozyt na żądanie, co jest związane po części z systemem, właściwie nie po części, wynika z systemu rezerwy cząstkowej. Z tym rozróżnieniem tutaj się wiąże, bo jak wspomniałem, banki jako domy składowe by działały trochę podobnie do skrytek depozytowych, do skrytek na przykład na dworcu czy do szatni, tym, że to by na przykład na dworcu, jak deponujemy na przykład torbę swoją w skrytce, to wtedy to jest na zasadzie depozytu prawidłowego, czyli depozyt prawidłowy dotyczy rzeczy oznaczonych co do tożsamości.
czyli niezamiennych. Jak składujemy torbę w skrytce na dworcu, czy jak oddajemy płaszcz do szatni, to chcemy otrzymać dokładnie ten sam płaszcz, a nie jakiś inny płaszcz. Więc depozytariusz ma obowiązek tutaj wydać dokładnie tę samą rzecz, którą przyjął. Natomiast banki przyjmują depozyty nieprawidłowe. Znaczy przyjmują też, oczywiście są skrytki depozytowe w bankach, gdzie można trzymać kosztowności, ale ze skrytkami depozytowymi na przykład nie może bank świadczyć usług na przykład kasowych, rozliczeniowych związanych z takimi depozytami prawidłowymi, czyli skrytkami depozytowymi. Natomiast no jak jest depozyt nieprawidłowy, gdy jest jeden skarbiec, to wychodzi zresztą taniej trzymać w jednym skarbcu całą tą gotówkę niż w wielu różnych skrytkach, to jest depozyt to banki stosują tak zwany depozyt nieprawidłowy, który dotyczy rzeczy oznaczonych co do gatunku, czyli jeżeli składujemy w banku na przykład 10 uncji złota jakiejś jakości albo 10 uncji czystego złota, to oczekujemy, że jak przyjdziemy do banku, to że otrzymamy dokładnie, nie dokładnie te same 10 uncji, które złożyliśmy, ale tak samo 10 uncji czystego złota. To może być inne, złoto jest homogeniczne, podobnie jak na przykład zboże, podobnie jak ropa naftowa, tak jak są usługi przechowywania na przykład w silosach zboża, tak samo są stosowane depozyty. Więc w tym przypadku depozytariusz ma obowiązek wydać ekwiwalent zdeponowanej rzeczy. Z tego powodu może się wydawać, że bank staje się właścicielem zdeponowanej rzeczy, może spożytkować na własne cele, choć pod warunkiem, że odda deponentowi ekwiwalent. I jednak tu zwolennicy 100% rezerwy wskazują, że bank powinien w takiej sytuacji utrzymywać ekwiwalent zdeponowanych pieniędzy, a nie tylko jego część. Z łacińskiego to się nazywa tantundem huerta de soto w swoim traktacie o pieniądz, kredyt bankowy i cykl koniunkturalny. Tam poświęcił cały rozdział temu rozróżnieniu. Zachęcam do lektury oczywiście. I teraz już mając to rozróżnienie, przejdziemy do kolejnej kwestii, czyli jakby wyglądały bilanse banków. Najpierw założymy, że jedyne formy pieniądza to złote monety i depozyty bankowe. Na razie będziemy abstrahować od banknotów. I załóżmy, że mamy bank składowy stosujący 100% rezerwę. Prawa strona, czyli pasywa, pokazuje źródła finansowania. Lewa strona, czyli aktywa, pokazuje to, czym dany podmiot funkcjonuje. Tu w ogóle w przypadku banku stosującego 100% rezerwę nie byłoby powodu, żeby w samym bilansie taki bank wykazywał depozyty na żądanie i gotówkę. Może to zrobić w pozycjach pozabilansowych, aczkolwiek w tych pozycjach dodatkowych pozabilansowych taki musiał być podział. Czyli przychodzi Kowalski, deponuje 1000 uncji złota, ma założony depozyt na żądanie, bank ma 1000 uncji gotówki i utrzymuje ją i tak wygląda w tym momencie bilans banku. Natomiast banki jako pośrednicy kredytowi po pierwsze kojarzą pożyczkodawców z pożyczkobiorcami, bo to jest tak naprawdę trudna sprawa, tak? Żeby znaleźć, jak potrzebujemy wziąć na przykład kredyt na mieszkanie, na kilkaset tysięcy złotych czy więcej, to może być problem, żeby znaleźć jedną chętną osobę fizyczną, która by nam tyle udzieliła. Z drugiej strony gdybyśmy chcieli tak szukać, to byśmy musieli wiele osób odwiedzić, przekonać ich, że będziemy zdolni spłacić ten kredyt. A te osoby też ponoszą ryzyko, pożyczkodawcy ponoszą ryzyko, że no jeżeli pożyczą tylko jednej osobie, to jeżeli ta osoba nie spłaci, no to wtedy pozostają z niczym. Banki łączą te pożyczki w pulę, więc nawet jeżeli bank udzieli 1000 pożyczek, nawet jeżeli jakiś odsetek niewielki tych pożyczek nie zostanie spłacony, to nie stanowi to dalej problemu dla wypłacalności banku i spłacenia swoich pożyczkobiorców. Z tego tytułu, gdy pełnią funkcję pośredników kredytowych, zarabiają na różnicę oprocentowania, jakie wypłacają pożyczkodawcom, a oprocentowaniem, jakie otrzymują od pożyczkobiorców, jak już powiedziałem.
I w tym przypadku wygląda bilans, który mamy bank pożyczkowy działający w roli pośrednika, czyli taki bank przychodzi deponent albo no właśnie nie deponent, tylko pożyczkodawca albo na przykład 100 pożyczkodawców, którzy deponują po 10 uncji i w pasywach bank ma zaciągnięte pożyczki, powiedzmy, że na rok. Natomiast z tego 1000 uncji na przykład udziela 10 pożyczek po 100 uncji złota też na rok. Jeżeli po roku zostanie bank spłacony, to jest w stanie spłacić też wtedy swoich pożyczkobiorców. Tutaj jest ta różnica oprocentowania. Ta różnica oprocentowania jeszcze uwzględnia na przykład właśnie to ryzyko niespłacenia, czyli nawet jak tam na przykład jedna osoba z tych 10, którym bank udzielił pożyczki, nie spłaci swojego kredytu, to pozostałe, to ze spłaty pozostały na przykład bank dzięki odpowiedniemu ustaleniu stopy procentowej pożyczek jest w stanie zdobyć tyle funduszy, żeby spłacić swoich pożyczkodawców. Tu jest takie podstawowe różnice pomiędzy depozytem a pożyczką. Ekonomiczne różnice, czyli w przypadku depozytu, jak utrzymują zwolennicy 100% rezerwy, nie mamy wymiany dóbr teraźniejszych na przyszłe, w przypadku pożyczki mamy. W przypadku depozytu jest pełny, bank powinien zapewnić pełny i stały dostęp do dobra. Dlatego też depozyt, tak jak wspominałem na początku, uważa się często, zwłaszcza jak bank się cieszy odpowiednią renomą, za doskonały substytut gotówki. W przypadku pożyczki jest czasowe przekazanie dóbr, jakiejś kwoty pieniężnej pożyczkobiorcy, czyli bankowi w tym przypadku. I depozyt, tak jak już powiedziałem na początku, nie wypłaca odsetek, wręcz przeciwna sytuacja powinna wystąpić, czyli deponent powinien płacić za przechowanie dobra. Natomiast pożyczkobiorcy zostają wypłacone odsetki. I przejdziemy teraz, bo na tym polega ta magia, bo o ile banki, nawet jeżeli bank stosowałby, pełniłby jedną i drugą funkcję jednocześnie, ale stosowałby 100% rezerwę, to by nie było problemu. Natomiast się pojawia się taka pokusa, że jak jest dużo tego złota w skarbcu, na depozytach, na żądanie, wiadomo, że tylko część deponentów się zgłosi i zgłosi po pieniądze, to występuje taka pokusa, żeby pożyczać część tych środków, które są w skarbcu, udzielać tych środków pożyczek. I teraz przejdziemy właśnie do tego omówienia tego procesu, jak wygląda proces zamiany depozytów na żądanie, na pożyczki i jak się odbywa tutaj cały proces kreacji pieniądza przez system rezerwy cząstkowej. Na początku bilans banku cząstkowego, tak go nazwiemy, stosującego 10% rezerwę, wygląda tak. No, przyszli deponenci, złożyli 1000 uncji złota, bank ma 1000 uncji gotówki i w tym momencie to wygląda dokładnie tak jak w przypadku banku składowego, niczym się nie różni. Różni się, gdy, ponieważ bank stosuje 10% rezerwę, tak założyliśmy, to z tego 1000 uncji, które ma w gotówce, 900 uncji pożycza. I tutaj jest ta druga pozycja w aktywach, się pojawia pod gotówką, czyli pod 1000 uncji gotówki pojawia się 900 uncji udzielonych pożyczek. Bank kreuje w tym momencie depozyty na żądanie. Tutaj takie to rozróżnienie wprowadził taki amerykański ekonomista Chester Arthur Phillips na depozyty pierwotne i depozyty wtórne. Depozyty pierwotne to te, które mają pokrycie w gotówce, wtórne to są te wykreowane przez bank. Zaraz zobaczymy, jak Phillips też powiedział, że głównym źródłem dla pojedynczego banku, głównym źródłem dla pożyczek są depozyty, natomiast dla systemu głównym źródłem dla pojedynczego banku, głównym źródłem pożyczek są depozyty, a dla systemu bankowego głównym źródłem depozytów są pożyczki. Teraz założymy, że osoby, którym bank cząstkowy udzielił pożyczek, wystawiają czeki klientom banku frakcyjnego. To jest kolejny bank, który będzie wchodzi w skład systemu bankowego, który będzie uczestniczył w tym procesie kreacji pieniądza. Bank frakcyjny zgłasza się z czekami do banku cząstkowego po 900 funkcji. Nie muszą być czeki, to mogą być na przykład tak samo przelewy, co jest popularniejsze w Europie. I w tym momencie po tym, jak się bank, no zakładamy, że całość tych udzielonych pożyczek nowych, wykreowanych, wypływa z tego banku. No i w tym momencie suma bilansowa banku się zmniejsza znowu do pierwotnej
postaci, czyli aktywa i pasywa są równe, równają się po 1000 uncji, natomiast inaczej wygląda w tym momencie struktura aktywów i pasywów. Znaczy pasywa dalej jest oczywiście 1000 uncji w depozytach, aczkolwiek tu możemy zrobić to rozróżnienie za Philipsem na pierwotne i wtórne. Natomiast w aktywach pojawia się w miejsce 900 uncji gotówki, pojawia się 900 uncji w postaci udzielonych pożyczek. I teraz proces trwa dalej, do banku frakcyjnego trafia 900 uncji, bank frakcyjny też utrzymuje rezerwę 10% i 90% środków pożycza swoim klientom. Powstaje nowa pozycja, pierwotnie by było tam suma bilansowa po 900 uncji, 900 uncji depozytów pierwotnych, 900 uncji gotówki, powstaje kolejna pozycja 810 uncji udzielonych pożyczek i po stronie pasywów odpowiada temu 810 uncji wtórnych depozytów na żądanie. Proces dalej trwa, bank frakcyjny udziela pożyczek i tak dalej. I w banku powstaje bank składowy, znaczy powstaje, istnieje bank składowo-kredytowy, do którego trafiają te nowo wykreowane środki. No i bank składowo-kredytowy powtarza tą operację, tylko już na mniejszych kwotach. I tak wygląda bilans banku składowo-kredytowego już po całym procesie. I tu mamy, jak wygląda ta kreacja pieniądza przez system bankowy. Otóż do banku cząstkowego się zgłasza najpierw, powstaje 1000 uncji depozyt na żądanie, z tego jest 900 uncji pożyczek, 100 uncji rezerwy, później te pożyczki przechodzą na depozyty w kolejnym banku. Z tego jest wykreowane 90% pożyczek, te pożyczki przechodzą na depozyty w kolejnym banku i tak dalej, i tak dalej. Tu można zauważyć, jak ktoś pamięta z matematyki, to jest taki ciąg geometryczny, zbieżny, o ilorazie 0,9 w tym przypadku, i który ma sumę i tą sumą jest wykreowanie depozytów, znaczy wykreowanie, istnieje, powstanie depozytów na kwotę 1000 uncji, z czego rezerwą dla tych depozytów jest tylko 1000 uncji, natomiast 9000 uncji stanowią pożyczki. Dlatego właśnie dla systemu bankowego jako całość głównym źródłem depozytów są pożyczki, choć dla pojedynczego banku jest odwrotnie. I tak jak powiedziałem, jest to tutaj ciąg zbieżny, więc możemy powiedzieć o mnożniku kreacji pieniądza. To będzie 1 przez R, gdzie R to stopa rezerw. Jeżeli to pomnożymy przez pierwotną sumę depozytów, to otrzymamy, jaka będzie wielkość depozytów w systemie bankowym przy jakiej stopie rezerw. Przy 10% stopie rezerw wartość depozytów może być nawet 10 razy większa od wartości rezerw, ale ilość środków wykreowanych przez system bankowy jest 9 razy większa, bo tutaj jest tą jedną część z tych 10 stanowią pierwotne depozyty. Ponieważ nowe depozyty kreowane są w formie pożyczek, to skutkiem tego jest sztuczne obniżenie stopy procentowej, w konsekwencji cykl koniunkturalny. O cyklu koniunkturalnym będzie trochę więcej. Widziałem w rozkładzie, jest temat kryzysy gospodarcze. No banki muszą, żeby przyciągnąć pożyczkobiorców na te nowo wykreowane pożyczki, to muszą zaoferować od nich niższą stopę procentową, niż by musiały to robić w systemie rezerwy stuprocentowej. Z kolei później często w początkowej fazie depresji spada zaufanie do systemu bankowego, następuje wycofywanie kredytów, zmniejsza się chęć brania pożyczek też i w konsekwencji, ponieważ taki powstaje ten system tej piramidy, że na tysiącu, pierwotnie na 1000 uncji rezerw powstało 10 tysięcy uncji depozytów, to gdy z jednej strony banki, rezerwy banków się zmniejszają w tej pierwszej fazie recesji, a z drugiej nie ma chęci brania pożyczek, to zwiększa się, z jednej strony zmniejsza się baza, a z drugiej się zwiększa też rezerwa, tak, które przymusowo banki może by chciały udzielać więcej, ale nie są w stanie, więc w związku z tym następuje jeszcze ponadproporcjonalny spadek pieniądza, co stanowi no taki wtórny efekt depresji, który może ją dodatkowo potęgować, jak niektórzy ekonomiści szkoły austriackiej twierdzili.
założyliśmy na razie, że jedyne formy pieniądza to są złote monety i depozyty. Jednak banki też kreują, oprócz depozytu, mogą stosować ten sam mechanizm kreacyjny do banknotów, czyli mogą przyjmować złoto, wystawiać zamiast depozytów, których zamiast zapisów w księgach i rachunków bieżących, mogą też oferować swoim klientom banknoty. I ten sam proces kreacyjny zasadniczo odnosi się też do kreacji banknotów. Tak samo mogą powstać i istniały w systemach standardu złota banknoty z cząstkowym pokryciem. I w Wielkiej Brytanii w pierwszej połowie XIX wieku był taki spór między szkołą obiegu pieniężnego, currency school, do której w dużej mierze nawiązuje też szkoła austriacka, a szkołą bankowości. I szkoła bankowości twierdziła, że banki, jak kreują pożyczki, to odpowiadają na potrzeby handlu i to jest w żaden sposób nieinflacyjne. Natomiast szkoła obiegu pieniężnego twierdziła, że to jest inflacyjne i konieczne jest 100% pokrycie dla banknotów. Bo szkoła obiegu pieniężnego w przeciwieństwie do szkoły bankowości nie rozpoznała, że depozyt też jest doskonałym substytutem pieniądza. Tak nawet twierdzili, że jeżeli chcecie wprowadzić 100% rezerwę, to powinniście wprowadzić też i tam. Szkoła obiegu pieniężnego, związana z danym przedstawicielem tej szkoły, był brytyjski ekonomista David Ricardo, który też stworzył kilka innych rzeczy, lepszych bądź gorszych. I ustawa bankowa PILA, Bank Charter Act, stworzyła 100% rezerwę dla banknotów, jednak też dała monopol emisyjny na banknoty bankowi Anglii. Znaczy te banki emisyjne, które istniały, one mogły dalej emitować, ale już nowe nie mogły powstawać banki emisyjne. Zasadniczo tam proces był taki, że Bank Anglii był głównym emitentem, tam były drobne wyjątki dla tej 100% rezerwy też, bo tam mógł udzielać pożyczek rządowi na jakąś kwotę. Natomiast ważnym skutkiem, ponieważ szkoła obiegu pieniężnego nie rozpoznała tego, że jeżeli stosujemy zasadę 100% rezerwy dla banknotów, to powinniśmy też stosować ją dla depozytów na żądanie, które są takim samym substytutem pieniądza jak banknoty, to system bankowy znalazł dziurę w tym systemie i zaczął kreować po prostu depozyty. Przez następne 2 lata od ustawy PILA w 1844 roku podaż depozytów wzrosła pięciokrotnie, skutkiem była później panika w 1847 roku. O takich dziurach, które system bankowy potrafi wynajdywać, to jeszcze powiem trochę jutro, bo to jest kilka takich ciekawych rzeczy. Do tej naszej analizy, bo tutaj przyjęliśmy pewne takie, żeby ten proces kreacji, przedstawienie tego procesu kreacji jak najbardziej uprościć, to wprowadziłem pewne uproszczenia, tak? Takie jak na przykład to, że jak już pieniądz wpływa do systemu bankowego, to on tam się trzyma, tak? Ale też może na przykład część tych, jak bank kreuje nowe depozyty, może też być częściowy odpływ. I ten odpływ może nawet przy takim założeniu jak tutaj, że mieliśmy 10% rezerwę, to na przykład 15-20% odpływ może kilkukrotnie zmniejszyć tą kreację systemu bankowego. Co ważne, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że ta stopa rezerw, które banki stosują, to nie musi być dokładnie ta stopa rezerw, którą w obecnych systemach oferują, które narzucają banki centralne w postaci stopy rezerw obowiązkowych. Nie wszystkie kraje stosują w ogóle stopę rezerw obowiązkowych. Na przykład w Australii, w Kanadzie, w Nowej Zelandii czy w Szwecji nie ma tego obowiązku utrzymywania rezerw obowiązkowych. Mimo to ta kreacja nie jest nieskończona, jakby się mogło wynikać. Jest trzymana w ryzach przez system rozliczeniowy, tak? Bo banki muszą utrzymywać rezerwy, żeby wymieniać je między sobą. Więc w związku z tym stopa rezerw obowiązkowych wyznacza po prostu maksymalną kreację pieniądza przez system bankowy. W rzeczywistości ta kreacja może być mniejsza, często bywa mniejsza. Na przykład w tej chwili mamy taki problem nadpłynności w sektorach bankowych. Banki mają rezerwy, ale nie chcą ich wcale, nie chcą czy też nie mogą udzielić z nich pożyczek.
Poza tym kolejna trudność, jaką mogliśmy wprowadzić, to jest taka, że część tych wykreowanych depozytów wraca do banku, czy pozostaje w banku, który wykreował, czy wraca do niego. Na przykład, jeżeli ja płacę czekiem, który pochodzi z depozytu wykreowanego przez pożyczkę, to odbiorca tego czeku może być klientem tego samego banku, co ja. Tak? I co prawda ta piramida maksymalna, jaka może powstać na przykład na 10% rezerwie, byłaby taka sama, ale jednocześnie zwiększa zdolność kreacji pojedynczego banku. I to na przykład może być duże wytłumaczenie, dlaczego, bo jest pewien taki specyficzny efekt skali powstaje, tak? Bo może bank, jak bank jest większy i ma więcej klientów, to może na bazie jakichś pierwotnie wpłaconych depozytów stworzyć o wiele więcej pożyczek i o wiele więcej depozytów wtórnych. I tutaj to może być jedno z wytłumaczeń, dlaczego na przykład są w systemie bankowym częste fuzje. Powstanie dużych, tak naprawdę bardzo dużych międzynarodowych instytucji finansowych, i które są zbyt wielkie, by upaść, tak jak jest taka doktryna, tak, że nie można pozwolić w tej chwili na upadek pojedynczego banku, bo by cały system bankowy się mógł zawalić. Oczywiście nawet przy małych bankach upadek banku mógłby się odbić na kondycji całego systemu bankowego, natomiast jak te banki są większe, to jest ten problem większy, też jest większa presja na to, żeby tym bankom zbyt wielkim, by upaść, żeby pomagać w formie różnego rodzaju na przykład skupu aktywów przez bank centralny w przypadku, po cenach oczywiście nierynkowych, w przypadku gorszej kondycji. Omówiłem wolną bankowość opartą na 100% rezerwie. W szkole austriackiej istnieje też drugi nurt. Drugi nurt, tym pierwszym nurtem, zwolennikami 100% rezerwy, na przykład był Rothbard, był Mises też częściowo z tych żyjących, to jest na przykład Huerta de Soto, jest Hulsman, ale też istnieje druga szkoła wolnej bankowości opartej na rezerwie cząstkowej. Obóz wolnej bankowości uważa, że system rezerwy cząstkowej mógłby sprawnie reagować na zmiany w popycie na salda pieniężne. Kiedy popyt na salda rośnie, zmniejsza się ryzyko odpływu rezerw i banki mogą wtedy stosować mniejszą stopę rezerw i zwiększać ekspansję. Tak jak już mówiłem chwilę wcześniej, ta stopa rezerw obowiązkowa nie musi wcale wyznaczać maksymalnej kreacji, bo to też na to wpływa na przykład system rozliczeń między bankami w systemie bankowym, i na to też wskazują tutaj zwolennicy wolnej bankowości. Więc celem tego, żeby bank, system bankowy reagował na te zmiany w popycie na pieniądze, było to, żeby był ustabilizowany w systemie gospodarczym strumień nominalnych wydatków. Wtedy na przykład deflacja, bo wczoraj Mateusz Machaj mówił o deflacji, deflacja mogłaby występować taka w formie wynikającej ze wzrostu produktywności, czyli rośnie produktywność w gospodarce przy danym strumieniu wydatków nominalnych, to ceny spadają, ale by na przykład nie istniała taka deflacja w formie zmniejszenia podaży pieniądza. Tutaj chodzi głównie o to, żeby system bankowy reagował na sztywności nominalne w krótkim okresie. No w długim okresie się ceny mogą dostosować, ale w tak zwanym krótkim okresie mogą być problemy z dostosowaniem cen. Więc dlatego stąd to zadanie by było dla systemu wolnej bankowości, żeby oparty na rezerwie cząstkowej, żeby reagować i odpowiadać w pewien sposób na te sztywności nominalne, ale same w sobie te sztywności nominalne mogą wynikać z tego, że są oczekiwania co do tego, że system bankowy będzie reagować. No, w obecnym inflacyjnym na przykład środowisku pojawiają się oczekiwania inflacyjne, oczekiwania, że nasze płace będą rosnąć, że ceny będą rosnąć. Więc w związku z tym jest taki na przykład cały problem przy takich oczekiwaniach dezinflacji, czyli na przykład zmniejszania stopy inflacji, który też może wpływać negatywnie na sytuację gospodarczą. Ale same w sobie, bo jeżeli pojawiają się oczekiwania, że elastyczny system bankowy będzie reagował na zmiany w
popycie na pieniądz, to mogą się pojawiać właśnie te to oczekiwanie, że nie ma co zmniejszać cen i płac, bo system bankowy zareaguje. Tutaj takie kolejne problemy, na które bym chciał wskazać, to jest to, że żeby realizować ten postawiony cel, banki musiałyby natychmiastowo reagować na zmiany w popycie na salda pieniężne. Jakiekolwiek tutaj opóźnienia przed w reakcji mogłyby tak naprawdę dalej skutkować powstawaniem swego rodzaju niedopasowań. I pojawia się problem w przypadku wypłaty pieniądza bazowego systemu bankowego, bo tu jest cały ten model jest taki, że jakby wszystkie rezerwy trafiły do systemu bankowego, to system bankowy by sobie tam wymieniał te rezerwy, mógłby kreować podaż pieniądza, kiedy jest wzrost popytu na pieniądz, zmniejszać podaż pieniądza, kiedy jest spadek popytu na pieniądz, ale tutaj by powstała oczywiście znowu na bazie rezerwy powstała ta piramida. Jeżeli by ten pieniądz bazowy, złoto nagle wyszło z systemu bankowego, w jakiejś dużej części by się zwiększył popyt na złoto jako kruszec, to też mogło skutkować zmniejszeniem piramidy. No i tutaj tym takim problemem właśnie, że to by miało skutki deflacyjne i ta równowaga monetarna, o której ci teoretycy mówią, by mogła nie zaistnieć. No tutaj po tym takim wprowadzeniu, bo tu chciałem przejść do tego, jak działa obecny system bankowy w systemie pieniądza dekretowego i w systemie banku centralnego jako pożyczkodawcy ostatniej instancji. No w tej chwili tak naprawdę nie ma systemu już, systemu standardu złota, nie ma nigdzie, pieniądz nie jest kreowany w oparciu o rezerwy złota, pieniądz w systemie bankowym jest kreowany w oparciu o papierowy pieniądz kreowany z kolei przez banki centralne. Więc w tym systemie banki nie są ograniczone podażą rezerw złota, tylko podażą rezerw pieniądzu dekretowym. No te rezerwy złota były zawsze mocno ograniczone, tak? Jeżeli nagle się pojawiał w systemie rezerwy cząstkowej wzrost popytu na rezerwy, to system rezerwy cząstkowej mógł nie być w stanie wypłacić się. Natomiast w tym momencie, jak jest pieniądz dekretowy, to system bankowy tak naprawdę zawsze może się wypłacić. Zawsze może, jeżeli bank centralny będzie chciał zainterweniować i wtłoczyć rezerwy do systemu bankowego, zawsze może to zrobić. Może skupować aktywa po zawyżonych cenach nierynkowych i uratować upadające banki. Nawet jeśli bankowi brakuje rezerw, to bank centralny może mu je dostarczyć. I nie oznacza to, że oczywiście, że w takim, bo tutaj jak jest austriacka teoria cyklu koniunkturalnego, to ona mówi, że jeżeli system bankowy kreuje pieniądz szybciej od oczekiwań, wyprzedza tak jakby te oczekiwania inflacyjne, to jest w stanie utrzymać koniunkturę, tak? Ale kiedy oczekiwania się dostosują do zmian, to albo zawsze nawet wyprzedzać kreację, to system bankowy musiałby nadążać, żeby utrzymać tą koniunkturę i tutaj w ostatecznym rozrachunku w standardzie złota system bankowy jest ograniczony podażą rezerw złota. Tutaj nie jest ograniczony, tutaj jest ograniczony dwoma innymi rzeczami. Jedną z tych rzeczy jest widmo hiperinflacji i upadku waluty. Drugą z tych rzeczy są kursy wymiany. No i tym tak naprawdę może się jedynie... To są tak naprawdę te rzeczy, które ograniczają ekspansję systemu bankowego. Tej ekspansji nie ograniczają rezerwy złota. W tym systemie, w związku z tym, ta kreacja tak naprawdę się nie odbywa przez ten system komercyjny, bo system rezerwy cząstkowej odbywa przez bank centralny, więc tutaj ta stopa rezerw obowiązkowych nie ma żadnego znaczenia. Nawet jak bankowi brakuje rezerw, to może je wytworzyć. Tutaj powstaje taka specyficzna bardzo pokusa nadużycia, z którą też państwa sobie próbują jakoś radzić.
i o czym powiem jutro. Natomiast teraz chciałem przejść jeszcze do takiej bardziej, bo tam mieliśmy na początku taki bardzo prosty bilans banku. No, banki mają trochę bardziej skomplikowane bilanse. Przede wszystkim banki finansują się nie tylko długiem, ale też kapitałem własnym, czyli wkładem właścicieli. I na przykład tutaj mamy stopa rezerw wyliczamy w oparciu o gotówkę rezerwy banku centralnym, depozyty na żądanie. Ona tutaj wynosi tam w przybliżeniu 15%. Natomiast oprócz tego banki muszą w obecnym systemie, na przykład to też jest kolejny czynnik ograniczający ekspansję, muszą też dostosować się do tak zwanych współczynników kapitałowych, bo niektórzy mylą trochę współczynniki kapitałowe z systemem, ze stopą rezerw obowiązkowych. Na przykład stopa rezerw obowiązkowych wynosi w Polsce około 3%, tak? Ale jednocześnie na przykład banki muszą, na przykład w 2016 roku to wynika z regulacji bazylejskiej, ale one w Polsce są w większym stopniu wprowadzane i kapitał Tier 1, ten odpowiadający kapitałowi własnemu, czyli temu 50, w przybliżeniu tym, bo to nie jest tak dokładnie to. Kapitał własny to jest kapitał akcyjny plus zyski zatrzymane z poprzednich lat. Musi w przybliżeniu, musi odpowiadać 10-25% aktywów ważonych ryzykiem. Czyli w takim przypadku aktywa ważone ryzykiem mogą wynosić maksymalnie niecałe 488 tysięcy. I to jak się liczy, to jutro trochę powiem, jak się liczy te aktywa ważone ryzykiem. Chodzi o to, że nawet bank stosujący 100% rezerwę może takich wymogów nie spełniać. Na przykład takim jak w przypadku weźmiemy, mamy aktywa i pasywa banku 100%, tak jak widzimy, jest pełne pokrycie gotówki, pełne pokrycie depozytów na żądanie po prawej stronie gotówką i rezerwami w banku centralnym. No ale jednocześnie te aktywa ważone ryzykiem, jeżeli one są bardzo ryzykowne, będą wynosiły więcej niż 488 tysięcy, ten bank 100% też by na przykład nie spełniał tych wymogów kapitałowych. Ale jednocześnie to oczywiście stanowią pewne ograniczenia, aczkolwiek obchodzone często przez banki, na przykład jak był kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych, ten cały kryzys tych pożyczek subprime to właśnie wynikał też, znaczy była kreacja oczywiście, ten kryzys też by musiał być, miała być ograniczona przez trochę wcześniejsze wymogi kapitałowe i banki po prostu nauczyły się bardzo sprytnie obchodzić, podobnie jak z ustawą PILA. I co tu jest ważne też, że to, że bank stosujący 100% rezerwę też może upaść, tak jak na przykład ten bank. Jeżeli ma na przykład udzielone kredyty na rok, ma zaciągnięte pożyczki też na rok i po roku, jeżeli dłużnicy nie spłacą pożyczek, jeżeli bank nie jest odpowiednio zabezpieczony, to nie będzie w stanie spłacić swoich wierzycieli. Znaczy jeżeli straty będą wynosiły do 50 tysięcy złotych w tym przypadku, to oczywiście mógłby pokryć z kapitału swoich akcjonariuszy, z kapitału własnego, ale w takim przypadku. Jeżeli te straty by wynosiły więcej, to już by nie był w stanie, tak? Musiałby upaść, a w dalszej kolejności by też stracili wierzyciele tego banku. Tutaj, jak już jesteśmy przy tym bilansie, to warto zwrócić na uwagę na pewne kilka rzeczy, które też świadczą o pewnym niedorozumieniu. Na przykład jest takie środowisko, które się bardzo sprzeciwiało prywatyzacji banków w Polsce i do tej pory kontestuje, krytykuje to, że banki zostały w Polsce sprywatyzowane i sprzedane zagranicznemu kapitałowi. I no tam jest takich kilku ekonomistów, tak? I na przykład jeden z nich mówił, że jest taki bank, który sprzedano za 5 miliardów, a jego aktywa wynoszą w tej chwili 115 miliardów. Patrzcie się, jak tanio sprzedano, tak? I tutaj właśnie widać, na przykład po tym bilansie, że to wcale nie tak tanio, bo te aktywa mogą być tak naprawdę wielokrotnie większe. No tu na przykład są 20 razy większe aktywa banku od kapitału własnego i to nie jest wcale jakaś nadzwyczajna sytuacja. W każdym systemie, czy to w systemie rezerwy cząstkowej, czy w systemie rezerwy 100%, te aktywa mogą być wiele, wiele, wiele razy większe od kapitału własnego.
Gdyby bank miałby się finansować tylko kapitałem własnym, to by był. No, to by nie było systemu pośrednictwa kredytowego w ogóle, tak? I to byśmy się cofnęli trochę w czasie jednak. I to. Ale natomiast jeżeli jakiś bank był prywatyzowany, sprzedawany, to oczywiście nie były sprzedawane te aktywa, bo duża część tych aktywów przypada na wierzycieli, ale były sprzedawane właśnie mniej więcej ta suma odpowiadająca kapitałowi własnemu. Znaczy ta księgowa suma nie musi odpowiadać do końca sumie rynkowej, często bardzo nie odpowiada, ale chodzi o to, że kupujący bank, jakiś zagraniczny podmiot, zagraniczny kapitał, tak, podmiot z udziałem zagranicznego kapitału, kupujący bank kupuje ten kapitał własny zasadniczo, a nie aktywa, nie całą strukturę aktywów, tylko część tych aktywów odpowiadającą kapitałowi własnemu. No i druga rzecz, no, został wprowadzony teraz podatek od aktywów, podatek bankowy mający stanowić bodajże 44% aktywów. No i właśnie, ta aktywa banku, żeby tym brzydkim, przebrzydłym banku, znaczy nie jestem zwolennikiem wobec tego systemu bankowego, tak, ale to jest mniej więcej taka argumentacja, bo żeby ukrócić działanie tych zagranicznych banków w Polsce, to trzeba opodatkować im aktywa. Tak naprawdę to te aktywa, którymi bank dysponuje, które ma do dyspozycji, to są głównie przekazane przez wierzycieli banków, no w tym na przykład nas, czy nas, depozyty na żądanie, to jesteśmy my, tak? Tak samo depozyty terminowe. I tak na koniec chciałem polecić, żeby jako uzupełnienie tego wykładu dwie. Po pierwsze, no tak, żeby zapoznać się z całą tą z całym argumentacją po pierwsze szkoły 100% rezerwy związaną z Huertą de Soto, to tutaj polecam, jest do kupienia traktat. Drugą pozycją jest pozycja, wydaje mi się, chyba stanowiąca najlepsze wprowadzenie do teorii wolnej bankowości opartej na rezerwie cząstkowej, do tej całej teorii tak zwanej równowagi monetarnej, odpowiadania przez system bankowy na zmiany w popycie na pieniądze, jest książka Seldina, The Theory of Free Banking, którą można ściągnąć po angielsku w PDF-ie. No oprócz tego u nas na stronie na przykład też jest dostępnych sporo artykułów przedstawiających debatę między tymi dwoma szkołami. Dziękuję za uwagę. Czekam na pytania. No bo teraz tutaj sami mają wprowadzić 100% rezerwę się prędko nad 100% rezerwą obowiązkową, jak się pan na to zaopatruje. Znaczy tu jest tak jak... Rezerwą czy tylko na przeniesieniu kreacji pieniądza dla banku centralnego, bo ja widziałem, że chodziło o przeniesienie, znaczy za uniemożliwienie banku komercyjnym kreacji pieniądza, ale kreację będzie wykonywał bank centralny. Przeniesienie tylko uprawnień, całkowite 100% przeniesienie uprawnień kreacji pieniądza bankowi centralnemu, bo na przykład obecnie Amerykanie mówi się o tym, że Fed w zasadzie nie stosuje kreacji pieniądza takiej bezpośredniej jako tej formy sterowania polityką monetarną, bo większość kreacji odbywa się w prywatnym systemie. Tak, Fed głównie się zajmuje teraz skupowaniem obligacji, nie? I pośrednio na tych operacjach na rynku. I z tego co mi się wydaje, to nie jest żaden typowy subwencjonowej rezerwy, tylko to jest przeniesienie kreacji. No było. Wcześniej był referendum chyba nad złotem, tak? Nad jakimś tam przypegowaniu franka do złota, chyba taki był referendum. Wcześniej referendum miało tak, chodziło o rezerwę, to też nie chodziło o tak naprawdę pokrycie franka złotem i umożliwienie jego wymienności na złoto, to chodziło tylko o podwyższenie stopy rezerwy tak. w Szwajcarii. Ale to nie były rezerwy takie wymienne w tym sensie, że tak jak na banknotach amerykańskich było, że deal on demand i można było sobie wymieniać. Tak, to było tylko to, że bank szwajcarski miał swoje gwarancje dla swoich artykułów właśnie w postaci złota, nie? I nawet był kiedyś taka dyskusja, nie wiem nawet właśnie czy nie z doktorem Mahajem na ten temat, on powiem, wyjaśnił, że dlaczego to miałoby jeszcze pogorszyć sytuację Banku Szwajcarii, gdyby
ta referendum, które przeszło, bo on byłby związany tym, że musiałby powiększać stale te swoje rezerwy złota. Dla każdego powiększenia bazy monetarnej musiałby jeszcze skupywać złoto z rynku. Tam co do tego planu, tam tego takiego częściowego wprowadzenia standardu złota, znaczy nawet nie nazywamy tego standardu złota, standardem złota, to tu i tam do szczegółów nie pamiętam dokładnie. No jeżeli chodzi o wprowadzenie 100% rezerwy przy możliwości kreacji, tak naprawdę w obecnym systemie o wiele większym problemem od rezerwy cząstkowej jest istnienie pożyczkodawcy ostatniej instancji, który może tak naprawdę dowolnie kreować rezerwy, tak? Jeżeli jakiś bank popadłby nawet w tarapaty przy 100% rezerwie, by udzielał tak nierozsądnych pożyczek, by brał na siebie duże ryzyko i później miałby problem, to może przyjść do banku centralnego. Jeżeli bank centralny będzie gotowy zainterweniować, a bardzo często, zwłaszcza w kryzysowych sytuacjach, jest gotowy zainterweniować, nawet jeżeli wcześniej zapowiada, że nie, ja jestem niezależnym bankiem centralnym i nie będę interweniować, to bardzo często jest taka presja, że zainterweniuje i może wtedy bank taki komercyjny wyciągnie, więc to dalej nie eliminuje tej pokusy nadużycia, a polega tak naprawdę tylko na tym, że w pewien sposób by to było zmonopolizowanie renty emisyjnej, tak? Bo w tej chwili tak jakby bank centralny, jak jest rezerwa cząstkowa, to się dzieli z całym systemem bankowym rentą emisyjną. Tutaj by się nie dzielił, by wziął dla siebie całą. Natomiast no, to by dalej nie eliminowało problemu pokusy nadużycia po prostu w systemie. Dalej by istniał ten pożyczkodawca ostatniej instancji, który byłby w stanie wykreować w razie potrzeby i wykupić bank, wspomóc bank, który wziął na siebie zbyt duże ryzyko. Po prostu nie jest rozwiązanie problemu. No nie jest. No, w systemie pieniądza dekretowego to nie jest problem. Znaczy, nawet Mateusz Machaj się śmieje, że w tej chwili mamy 100% rezerwę, bo tak naprawdę bank centralny zawsze może, jak brakuje rezerw, to bank centralny może wykreować rezerwy, więc to nie jest jakiś tutaj... Ja tu się z nim zgadzam akurat, to tak naprawdę ta rezerwa cząstkowa to... Jeżeli jest pieniądze, to nie ma znaczenia faktycznie ile tego substytutu otrzymamy w rezerwie. A ja mam pytanie dotyczące, bo Desoto bardzo fajnie pisze w tej swojej książce, całą tą historię przedstawia i on się w całej pierwszej części skupia na tych aspektach prawnych, mm-hmm. te kwestii depozytów, depozytów na żądanie i tego porównywania właśnie tych praw własności, czy one są przenoszone, czy nie są przenoszone. Natomiast jemu się zarzuca, że to wszystko jest nieuprawnione, co o czym on mówi, dlatego że obecnie w zasadzie nie traktuje się prawnie tak naprawdę tych rolów, z których korzystamy, bo my tak naprawdę nie mamy depozytów w banku, tylko mamy te rachunki oszczędnościowe, rozliczeniowe i one w sumie nie wiadomo czym są. I na przykład jak ktokolwiek sobie poczyta umowę swojego rachunku, to tam nigdzie nie będzie napisane, że to jest jakiś depozyt. Nigdzie nie będzie napisane, że już na pewno nie będzie napisane, że jest to depozyt na żądanie. Nigdzie bank nie gwarantuje, że te pieniądze są dostępne w każdej chwili. Jest to, że bank zobowiązuje się prowadzić jakieś tam usługi właśnie kasowe na rzecz klienta. Tak, i że w razie wypadku, i że to jakieś zastrzeżenia udaje, kiedy może przejąć tą własność klienta, wtedy, że będzie jakaś własność stosowana w bezprawnych, nielegalnych działalnościach itd. Natomiast problem jest taki, że ta analiza Desoto, o ile historycznie może jest ciekawa i jest w sumie, on może mieć rację, natomiast obecnie, współcześnie, jakby ten status prawny tych tak zwanych depozytów, jest to totalnie zamazany. Tak, to powiedziałbym, że jest zakłamany, tak? Natomiast... One trochę przypominają mi, mogą przypominać skrypty dłużne z opcją sprzedaży, tak? Że bank emituje skrypt dłużny płatny na żądanie, no. Tak? Który może zawsze, bo to nie jest taki depozyt, że rzeczywiście tam te pieniądze są zdeponowane, to jest tak naprawdę skrypt dłużny, ale jednocześnie bez określonego jakiegoś w przyszłości terminu płatności, tylko że on może być w każdej chwili zrealizowany. No, aczkolwiek też bank nie daje gwarancji, że będzie na pewno zrealizowany od razu. Tak? To jest taka trochę taka inna konstrukcja rzeczywiście. Oczywiście no, tutaj na pewno tutaj ta cała analiza też Desoto jest tutaj... Zresztą tutaj zbyt duży nacisk mi się wydaje w tej swojej książce też kładzie na samą rezerwę cząstkową. Ona jest historycznie ważna, natomiast w obecnym systemie są inne tak naprawdę źródła niestabilności niż rezerwa cząstkowa. Rezerwa cząstkowa stanowi najmniejszy problem tak naprawdę. No jeszcze
nie wiem, czy... Znaczy może nie najmniejszy, ale nie aż tak istotny. Nie wiem, czy... Znaczy nawet już wiadomo, główny problem jest... no bo tak samo właśnie z Selgin i White argumentują, że sama rezerwa mogłaby być stabilna i mogłaby funkcjonować. Jego problem jest oczywiście skartelizowanie tego w ramach systemu banku centralnego. Mm-hmm. Jeszcze jedna rzecz, nie wiem, czy mi umknęła, czy tego nie, czy na to zwróciłeś uwagi, że właśnie ci zwolennicy wolnej bankowości, oni w dużej mierze się spierają właśnie między innymi z Rothbardem o to, że Rothbard stara się jakby fałszywe kryterium etyczne przykładać w kwestii tych depozytów. On próbuje wskazywać na to, że w sumie to też to robi, że ta rezerwa członkowa jest w pewnym sensie fałszowaniem pieniądza, mm-hmm. dlatego że ona wpływa na wartość pieniądza stosowanego przez innych użytkowników pieniądza i w tym momencie bank jako jedna strona umowy i ten deponujący środki, oni teoretycznie mogą zawrzeć więc tą umowę, że nawet cząstkowo, z rezerwą cząstkową, ale to jest problem taki z zdaniem DeSoto, że oni zawierając tą umowę naruszają prawa własności innych użytkowników pieniądza. Mm-hmm. No i tutaj wtedy UI jakby to oni to odpierają, nie jestem przekonany do końca tego oparcia, że w zasadzie każda umowa na rynku teoretycznie wpływa na wszystkie inne. Tak, tak. Umowy i tam jest tak naprawdę spór o to, jak potraktować tu, bo to są te efekty zewnętrzne, czy to będą pieniężne efekty zewnętrzne, czy to będą technologiczne efekty zewnętrzne, bo tam takie mniej więcej rozróżnienie, czy to będą po prostu, no każda umowa, każda zmiana na rynku powoduje jakieś efekty pieniężne, w sensie, że zachodzi zmiana w dystrybucji dochodów. Natomiast nie każda umowa musi powodować technologiczne efekty zewnętrzne, tak jak na przykład jakaś emisja i tak dalej, emisja spalin przez fabrykę, tak, w tym sensie. I tu jest cały ten spór, no tu wskazuje Bagus na przykład, wskazywał, że to nie są, nie może ktoś jeszcze, ale akurat u Bagusa się spotkałem, że wskazuje na to, że to są tak naprawdę technologiczne efekty zewnętrzne, nie pieniężne, Szkoła Wolnej Bankowości twierdzi inaczej. Mi jest trudno ocenić tak naprawdę, jak potraktować te efekty zewnętrzne. Znaczy jakby tak naprawdę, no jak jeżeli by potraktować też tutaj w tym systemie wolnej bankowości tej Selgina, White'a czy Horwitza te depozyty bankowe jako skrypty dłużne płatne na żądanie, no to tak naprawdę by było wszystko okej. Okay. Tylko jeżeli by po prostu wszyscy użytkownicy wiedzieli, że to są skrypty dłużne płatne na żądanie, a nie depozyty, tak? Nie byli. Znaczy no tak, bo właśnie będę to twierdzi, że oni są wprowadzani w błąd, jakby oczekując, że ich pieniądze są dostępne mm-hmm. dla nich w każdej chwili do wykorzystania i to w zasadzie to spowoduje, że ten popyt na pieniądz jest wyższy i w związku z czym jest rzeczywiście ta stopa inflacji wzrasta, dlatego że wszyscy myślą, że mają więcej pieniędzy, mają większą siłę nabywczą, większą ilość pieniądza. Tylko że tu jest na przykład jednorazowe zjawisko. Nawet jeżeli by coś takiego się stało, to jest jednorazowo, tak? Wzrasta popyt na pieniądz, jednorazowo jest inflacja, że tak powiem, czyli wzrost podaży pieniądza ze strony systemu bankowego i to jest jednorazowe, tak? Tak samo jak na przykład w systemie wolnej bankowości, jak powstałby na przykład system clearingowy, powstałyby izby clearingowe, też spada popyt na rezerwy, jest jednorazowe dostosowanie, tak? Ale to jest tylko jednorazowe, to nie, że jest stała później kreacja w jakimś tempie, tylko że to jest po prostu jednorazowe dostosowanie na zmianę danych. To też tak do końca, znaczy jakiś efekt by miało, ale ten efekt by się zakończył zaraz, tak? To nie byłby w tym sensie takim systematycznym, jak to jest kreacja przez system bankowy pod kuratelą banku centralnego. Tak, proszę. Zaczyna się zbudowany sposób na kredytach, tak. Jeżeli przyjmiemy, że obecne zadłużenie wszystkich państw świata wynosi około 60 bilionów, mm-hmm. to czy to oznacza, że całkowity rozwój gospodarczy na świecie jest o 60 bilionów za duży? Czy powinien być, gdyby istniał normalny system gospodarczy? Znaczy na pewno jest efektem systemu państwowego pieniądza jest wzrost długu, więc pewnie i prywatnego, i publicznego to jest ten efekt i na pewno byłby, znaczy tak mi się wydaje, że byłby, znaczy relatywnie, bo to wiadomo, byłyby też trochę inne kwoty nominalne, ale że relatywnie by tego długu było mniej i w większym stopniu byłoby chyba finansowana, bo byłaby gospodarka nie zadłużeniem, a kapitałem własnym, tak, czyli inwestycjami. Znaczy nie postępowałby w mniejszym stopniu. Dlaczego?
Jeżeli po prostu, że w sensie kredyt byłby droższy i lepszą alternatywą byłyby inwestycje w kapitał własny, na przykład akcje, ale to nie znaczy, by wolniej postępował. Postępowałby, mi się wydaje, że postępowałby w sposób bardziej stabilny przede wszystkim. Natomiast nie sądzę, że to był w sposób, w tej chwili mamy ten falowy bardzo rozwój, tak? Są okresy wielkiej prosperity, szaleństw i po czym tak jakby było przed ostatnim kryzysem, że ludzie sprzedający kwiaty rzucali pracę, czy nauczyciele rzucali pracę i zajmowali się pośrednictwem w handlu nieruchomościami, bo to był złoty biznes, tak? Miały ceny domów rosły nieskończoność i tak dalej. Nagle się przyszedł kryzys i proces dostosowawczy po tym kryzysie jeszcze tak naprawdę też mi się wydaje, że nie doszedł do końca, więc był przede wszystkim stabilniejszy. Nie sądzę, że był wolniejszy, bo to wcale nie potrzebujemy tej takiej nadmiernej, bo to jest problem nadmiernej ekspansji po prostu w czasie pierwszej fazy cyklu i po tej pierwszej fazie cyklu następuje faza spowolnionego wzrostu w czasie recesji, natomiast by był po prostu wygładzony i szybszy. Myślę, że byłby mimo wszystko szybszy rozwój, wtedy przeciętnie szybszy, a jednocześnie stabilniejszy. A gdybyśmy chcieli tą bańkę kredytową, na przykład cały rozwój przebić, a nie ratować jej w sztuczny sposób, jak to dotyczy ratowane, dopuścić tę gospodarkę rynkową, co to będzie do rozwiązania tego, to w takim razie co się dzieje z tymi 60 milionami? Jak wtedy radzą sobie państwo, jak powinni sobie poradzić z takim ogromnym zadłużeniem? Czy to konieczna by była na pewno restrukturyzacja tego długu? Tak, i prawdopodobnie odpisanie części w straty po prostu, bo to by było nie... Czy to zresztą zależy tak naprawdę, w jaki sposób też byśmy przeprowadzili prywatyzację pieniądza przez wprowadzenie standardu złota według jakiego parytetu, tak? Bo można to tak na przykład Rothbard, tam to jest propozycja z lat 90. bodajże, też proponował, że można przy takim parytecie i żeby cały tam system bankowy uratować, ale można też przy niższym i pozwolić systemowi bankowemu poupadać, tak, tym bankom, który nie, no, bo wiadomo, by pojawił się problem niespłaconych pożyczek na pewno i by musiały niektóre instytucje upaść, no i żeby po prostu, żeby się system musiałby się wtedy z tych złych kredytów i instytucji udzielających tych złych kredytów jakoś oczyścić. No, ale to jest ogólnie jakiś temat już szerszy, myślę. Na dodatkowy wykład tak naprawdę, w jaki sposób przeprowadzić to, jakie by były konkretne skutki, tak. No wysoko też jest na końcu. Tak, też jest. Taki dosyć długi jest ten rozdział, on tam w wielu punktach, kilkunastu chyba opisuje cały ten proces, jak po kolei trzeba by reformować bankowość i żeby to naprawić. No ona akurat tam chce przywrócić 100% rezerwę, nie? Także... Tak. Jeszcze tam ostatnie pytanie i idziemy na obiad. Tak, chciałem się zapytać, bo powiedziałeś o tym, że w gruncie rzeczy rezerwy cząstkowe nie są największym problemem. Chciałem zapytać, czy zgodzić się ze mną, bo ja uważam, znaczy w tym systemie, tak? W tym systemie nie są na pewno. Tak, ja uważam, że rezerwa cząstkowa nie powinna być czegoś takiego. Depozyty te, które są składane, powinny bank powinien je utrzymywać w 100%. Natomiast jeśli mamy do czynienia z tą właśnie lokatą, na którą my się godzimy poniekąd, mamy z tego konkretny zysk, okej. Bank rzeczywiście mógłby tym obracać, my wtedy ponosimy pewne ryzyko. Natomiast te depozyty rzeczywiście chyba powinny zostać w 100% rezerwie, dlatego że jeśli bank zaczyna tym obracać, może to prowadzić do zubożenia właśnie części społeczeństwa, tak? Tylko chodzi... Zaczyna zwiększać podaż pieniądza, co oczywiście automatycznie prowadzi do... Tylko chodzi o to, że po prostu w tym systemie tak naprawdę no... Jak banki mają problemy ze spłatą depozytów na przykład, to zawsze może bank centralny nie dogranicz, bo jak jeszcze był w systemach złotych, bank centralny ograniczony rezerwami złota i nie mógł tak dowoli pomagać bankom, no to rzeczywiście, natomiast w tym momencie to bank centralny jest tym głównym problemem. Nie, ja oczywiście mówię o sytuacji, kiedy mamy tą bankowość pozbawioną. Tak. No. Zgadza się z tym, że one powinny być 100%, żeby nie było tej pokusy
ryzyka, które bank ponosi bez wiedzy. Tak. No znaczy to jest kwestia też tutaj, jak tutaj kolega mówił, też tak naprawdę jakby potraktować te umowy z bankami, tak? Bo to jest, jeżeli by się były te umowy w bankach rezerwy cząstkowej, tak zwanej wtedy, traktowane bardziej jako skrypty dłużne płatne na żądanie niż depozyty na żądanie, czyli że bank tak naprawdę nie zobowiązuje się do przechowywania, tylko no bierze pożyczkę i którą się zobowiązuje spłacić wtedy, gdy przyjdzie klient, żeby ją spłacić, to wtedy i o ile by wszyscy byli tego świadomi, to też nie uważam, że to był problem, tak? Tylko by musieli po prostu klienci tego banku i jego klienci, z którymi by ewentualnie w jakieś relacje wchodził rozliczeniowe, byli świadomi tego po prostu, że, no, że tak naprawdę te skrypty mogą nie mieć pokrycia, tak? No ale to są już takie... No to oczywiście za chwilę by pojawiło się chęć, no to co ja z tego będę miał. Tak. Jakby to się obróciło... Tak, tylko nie powiedziane, że wszyscy by też musieli korzystać z tego, niektórzy mogliby tak. Woleć. No ale tak, niektórzy by po prostu wymagali. Mogłoby się okazać, że jakby te skrypty takie były niestabilne i by doprowadziły raz czy drugi raz do jakiejś swoistej paniki, na przykład, że ludzie by zrezygnowali z takich instrumentów, tak? Więc to no, tylko to jest do zweryfikowania empirycznie też, tak, w tym myślę. Jakby to tak naprawdę wyglądało bo to też zależy na przykład, jaką część by wtedy banki utrzymywały jako po prostu rezerwę taką płynną, żeby ewentualnie spłacić swoich wierzycieli, a jaką część by obracały dalej. Dobrze, to mam nadzieję, że tak, to idziemy. Dziękuję bardzo.